Witam Was i na Wasze zdrowie. Dla mnie właśnie jest, aby pokazać Wam zwłaszcza ten film przed świętami. Kiedy piszę informacje do jednego z naszych filmów lub do jednej z naszych książek, te informacje automatycznie przechodzą mi do głowy. W efekcie słowa naturalnie spływają z moich palców na papier. Nawet nie muszę o tym myśleć. Z roku na rok, szczególnie w okresie świąt, będzie coraz więcej osób, które nie mogą już być w odpowiednim nastroju, bo nie wszyscy z ich bliskich z jakiegokolwiek powodu nie będą już z nimi w ogóle. Albo po prostu nie przejdą w te święta. Przez to wszystko święta będą znacznie bardziej stonowane niż zwykłe. Chciałbym teraz przejść do właściwego tematu, ale to, co właśnie powiedziałam, było dla mnie wielokrotnie ważniejsze niż temat, który chciałabym odpowiedzieć, przeczytać, bo mamy tu do czynienia z żałem, brakiem jednej lub więcej ukochanych osób, zarówno małych, jak i dużych. Brakujących, kochających i krzepiących ucisków. Braki mogą być odczuwalne również na poziomie emocjonalnym, ale także na poziomie mentalnym, psychologicznym, duchowym i na poziomie duszy. Życzę wszystkim dużo ciepła, miłości i siły w tych trudnych dla Was czasach. Nie chodzi o moje zdrowie. Twoje zdrowie jest dla mnie ważniejsze. To, co zrobisz z moimi informacjami, pozostawiam to całkowicie Twoje odpowiedzialność. Każdy rodzi się z wolną wolą i każdy ma wybór. Sam wybierasz, co stanie się z Twoim zdrowiem. Znowu, każdy decyduje za siebie. A teraz aktualny temat. Ból brzucha, a raczej profilaktyka bólu brzucha w czasie świąt. Święta Bożego Narodzenia, ale także inne święta w większości przypadków nadal oznaczają dobre jedzenie, ale też nadmierne opiadanie się. To, co mnie najbardziej uderza, to szeroki wybór różnych rodzajów żywności. Większość w czasie świąt prawie wszystkie potrawy kończą są zmieszanym i chaosem w ciele ze wszystkimi tego konsekwencjami. Mam nadzieję, że wszyscy zdają sobie sprawę, co może się stać w wyniku przejadania się, mieszania różnych pokarmów i konsekwencji z tego. Nie wiem, czy wszyscy znacie pojęcie zmęczenia po jedzeniu. Innym słowem, jesteś zmęczony po obiedzie. To nie bajka. Nie ten bajka, co jest teraz grane. Dzieje się tak, ponieważ produkujesz insulinę, jedząc zbyt dużo. W rezultacie poziom cukru w krwi najpierw gwałtownie rośnie, a potem spada jak pudyń, a to dosłownie męczy. Innym słowem na to jest apatyczne uczucie. Jednak może pojawić się również inne uczucie, a mianowicie uczucie niepokoju,
na przykład, kiedy jesteś już w łóżku, ponieważ ludzie spożywają tak dużo cukru, że może ci to nie pozwolić zacząć. Dlatego właśnie jest, aby przestać jeść wcześniej lub po prostu nie mieszać tak bardzo jedzenia. Kiedy już miksują, dla mnie osobiście jest tylko jedna możliwa kombinacja, która jest najlepsza dla mojego ciała. I to jest połączenie tłuszczu z białkiem. Mogą, nie mogą i nie będę twierdzić, że ta kombinacja jest najlepsza dla każdego. Ponieważ każdy reaguje inaczej, ma inną historię medyczną i różne linie krwi, na które trzeba są przyjrzeć. Teraz od dłuższego czasu pracuję z dietą mięsną i zauważyłam w międzyczasie, że moje ciało i mózg najlepiej na niego reagują. W rzeczywistości organizm nie jest przygotowany na przejadanie są mieszanie tak wielu różnych pokarmów. W rezultacie pokarm jest trudniejszy do strawienia. Można cierpieć na ogromne wzdęcia brzucha, niestrawność i ból brzucha. Mdłości dzieje się tak, ponieważ cukry zmieszane z białkiem dostają się do organizmu. Tłuszcze i białka wymagają niskiego poziomu pH w żołądku do wstępnego przetwarzania, a cukry to są węglowodany wymagają wyższego poziomu pH w żołądku do wstępnego przetwarzania. Ponieważ tak wiele potraw jest zmieszanych ze sobą w święto, takich jak tłuszcz, białko, węglowodany, coś wielu osób konsekwencje tego poczuje to na sobie. Wzięcia to konsekwencja zbyt dużej ilości jedzenia oraz za szybkie i za chwicze jedzenia. Myślę, że również w pozostałe dni, a więc nie w święta, znajdę są wystarczająco dużo osób, które będą miały to uczucie wzięcia albo rozpoznają je aż za dobre. Co bym zrobiła z przepełnionym żołądkiem? Wtedy jest tylko jeden sposób, aby pomóc mojemu ciała jak najszybciej pozbyć się tego problemu. Pamiętaj, nie jest to najsmaczniejszy sposób, ale jest to naturalny i bardzo skuteczny sposób. Wypij kilka szklanek ciepłej wody, a zaraz potem jedzenia wróć tą samą drogą, która trafiła do mojego żołądka. I uważaj na wasze nos i płuca, bo to jest bardzo ważne. Dla mnie ten sezon świąteczny pod względem jedzenia i ilości niewiele się zmieni. Po prostu zjem to, co i zawsze. Dla większości ludzi może się to wydawać, ach, szkoda, że jest tak prosto. Jednak absolutnie nie powinieneś umieszczać mnie w tej założnej grupie, ponieważ doskonale wiem, na czym moje ciało funkcjonuje najlepiej. Poza tym nie czuję potrzeby pomyłek, bo akurat teraz są święta Bożego Narodzenia, a potem delektuję się obfitymi i mieszanymi ilościami jedzenia. To całkowicie i wyłącznie moja własna decyzja. Ten tekst został wysłany mojej mamie już dzień przed nagraniem po polsku,
po prostu jako małe i subtelne wsparcie dla niej i mojego brata w czasie świąt. Dziękuję, moje drogie połówce, że pomimo mało czasu, to i tak poświęcił go na przetłumaczenie tego na polski dla widzów tego kanału. Życzę Wam udanych świąt i dużo, aby spalić te kalorie z jedzenia. Do następnego razu. Pa!